Ojciec Pio był prezbiterem i włoskim kapucynem, który od bardzo młodych lat miał doświadczać ekstaz i wizji zesłanych przez Boga. Wiele osób twierdzi, iż wizjoner przepowiedział, że to właśnie Karol Wojtyła zostanie papieżem. Nie jest to jednak jego najbardziej szokująca i zagadkowa wizja. Ojciec Pio miał zaadresować list do komisji w Heroldsbach, która zajmowała się sprawdzaniem wszelkich informacji na temat przerażających 3 dni ciemności. Treść owego listu może faktycznie szokować. 3 dni ciemności zostały opisane jako dni i noce, w których całkowita ciemność będzie panować na ziemi i nie będzie można zapalić żadnego światła. To będzie trudny czas. Biblia, co ciekawe, także zapowiada, że koniec świata będzie związany z ciemnością i mrokiem na ziemi. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i mocy niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. 5. Anioł wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. Na temat 3 dni ciemności mówiło wielu jasnowidzów, m.in. Marie Julie Jaheny, która urodziła się w XIX wieku. Kobieta była stygmatyczką, doświadczyła wielu niezwykłych wizji. Wypowiedziała się także zapowiadając dni ciemności na ziemi. Nastaną 3 dni wielkiej ciemności na ziemi. Przez 3 dni będzie ciągła noc i mrok. Każdy wtedy powinien zapalić świeczkę. To ważne. Świece powinny się palić dokładnie przez 3 dni. Błyskawice będą spadać na domy, jednak nie będą gasić światła świec. Ani wiatr, ani żadna burza, ani trzęsienie ziemi nie zniszczą tych świętych świec. Czerwone jak krew chmury będą płynąć po ogromnym niebie. Niebo będzie pękać, a grzmoty wstrząsną całą ziemią. Niezwykłe błyskawice, których nigdy nie widziano, będą uderzać całe miasta. Woda oceanu zostanie przeniesiona za brzegi i cała ziemia stanie się cmentarzyskiem. Następnie rozpocznie się wielki brak jedzenia. Cała roślinność zostanie zniszczona i odejdzie aż 3/4 ludzkości. Najsłynniejsza jednak wizja 3 dni ciemności pojawia się w przepowiedniach, jakich doświadczył ojciec Pio. Wizjoner ujawnił wiele rad, które mają pomóc ludziom przetrwać ten trudny czas. Bardzo dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie wszystkie swe okna. Nie wyglądajcie jednak na zewnątrz, bo to was dopadnie. Zapalcie święconą świecę, która wystarczy wam na wiele dni i pozwoli doświadczyć boskiej opieki. Módlcie się na swych różańcach, a także czytajcie Biblię. Czyńcie akty przyjęcia komunii, ale również czyńcie wszelkie uczynki wielkiej miłości, które są nam tak potrzebne i niezbędne. Módlcie się, mając wyciągnięte ręce. Miejcie opuszczone głowy, by uratować wiele dusz okrytych mrokiem. Pio opisuje 3 dni ciemności w naprawdę mrocznych słowach, pisząc, iż wielka nawałnica promieni wyleje się z chmur i rozciągnie na całą naszą ziemię. Burze, grzmoty, sztormy, przerażająca pogoda i trzęsienia pokryją świat i potrwa to wszystko kilka dni. Ziemię spotka też ogromny deszcz, jednak nie będzie to zwykły deszcz. To będzie deszcz płomieni i to wszystko rozpocznie się w tę jedną, wyjątkowo zimną noc. Nie patrzcie wtedy lepiej przez okna, gdyż gniew Boży jest święty i wtedy będzie tak potężny, że jeszcze ziemia tego nie znała. Wiatr przyniesie ze sobą ogromną dawkę gazów, które będą wyniszczać nasze organizmy i rozniosą się one po całej planecie. Jednak każdy, kto będzie odczuwał cierpienia i straci życie niewinnie, stanie się wspaniałym męczennikiem i będzie przybywał ze mną, w moim królestwie, w którym nie ma mroku ani zła. Na ziemi jednak szatan pozornie wygra, jednak po 3 nocy ogień i wszelkie trzęsienie tej ziemi ustaną. Następnego dnia wydarzy się cud. Słońce znów wzejdzie i oświeci ziemię. To będzie niezwykły widok. Słońce powróci, piękne i wspaniałe, i otoczy ziemię swymi życiodajnymi promieniami. Aniołowie wtedy przybędą z obłoków i przykryją ziemię duchem swego pokoju. Uczucie wielkiej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją te mroczne dni. Gdy ujrzą słońce, poczują, jakby otrzymali największy dar, gdyż to, czego doświadczyli przez 3 dni ciemności, jest nie do opisania. Czy jednak 3 dni ciemności niedługo nastaną? Ojciec Pio pisał, że przed 3 dniami ciemności świat będzie trudnym miejscem. Będzie problem z brakiem jedzenia, wielu ludzi straci życie przez tajemnicze zaburzenia organizmu. Stracimy bardzo wiele i zło i konflikty będą otaczać ziemię. Czy taki właśnie jest aktualnie świat? Kto wie, wiele osób uważa, że ludzie są coraz gorsi. Do tego też ostatnie wydarzenia w Ukrainie, czy fakt, że na długi czas świat musiał stanąć,
a ludzie tracili zdrowie i życie. Czy to właśnie oznaki trzech dni ciemności? Czy jednak teraz wypełni się kolejny znak? Kilka kobiet zgłosiło, że widziało objawienie świętego ojca Pio w kościele w mieście Limerick w Irlandii. Chodzi właśnie o objawienie jasnowidza, który mówił tak wiele o trzech dniach ciemności. Kobiety, które uczestniczyły w lokalnej grupie modlitewnej, która zorganizowała mszę z okazji 54. rocznicy śmierci włoskiego świętego, powiedziały, że widziały objawienie w kościele świętego Zbawiciela w zeszły piątek. Na dowód mają nawet zdjęcie. Około 500 osób wzięło udział w mszy zorganizowanej przez grupę modlitewną poświęconą świętemu ojcu Pio. Grupa modlitewna w kościele wykonała fotografię przedstawiającą być może objawienie świętego. Kobieta, która widziała objawienie, powiedziała: widziałam, jak postać się zapala, świeci, chwieje się. Widziałam, jak postać zmienia kolor. Stała się cała srebrna, lśniąca. Byłam trzy siedzenia z tyłu. Widziałam brązowy kapucyński habit. Widziałam go tak wyraźnie, jak to tylko możliwe. To było tak prawdziwe, że bardzo trudno to ludziom wytłumaczyć. To było niezwykłe. Sama byłam w szoku, ale co robić? Myślę, że ponieważ oboje to widzieliśmy, to dowodzi, że to się stało. Wiem, że to się stało i wciąż próbuję to rozgryźć. Wydaje mi się, że ojciec Pio pojawił się, by dać nam oznakę swojej obecności. A może chce nas przed czymś ostrzec? Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety. Link do nagrania w opisie.